Ty no, podjechałem spod Archelanu do PSS-u i zgasł. I co, nie kręci, nie kopie? No nie, no nie jedzie. Zatarł się. Chyba się zatarł. Kurde. Jebany. Może gaźnik się tylko zapchał. Odpala. Ale zanim pomysł to stoi na chyba. Zejdź tam. Zejdź tym, że kurwa zaraz. No i skuter wraca na tarczę, a dokładniej to na busie. Jedziemy na serwis. Od kolegi pożyczyłem busa, bardzo dziękuję, piwko ze mnie. Kurczę, dobrze jest mieć takich znajomych, pomocnych jak wy. Cytronetem se lecimy. Prawdopodobnie on się nie zatarł, tylko gaźnik jest zapchany. Bo normalnie odpala, nie na pusto tam kręci czy coś. Tylko że jak odkręcam gaz, to po prostu dławi się. Więc pierwsze co zrobię, to wyjmę gaźnik, przeczyszczę go porządnie. I nie wiem, trzeba będzie jakiś w ogóle w przewodzie dać filterek, bo ja tam wcześniej jak rozbierałem go, to nie widziałem filterka paliwa nawet. Zobaczę, jak on będzie z filterkiem chodził, no ale takie coś przynajmniej będzie brudy jakieś wyłapywać, tak? Bo to takie są te filterki w końcu. Sobie gdzieś tu usiądziemy na kamieniu w słonecznym cieniu. A jak widzieliście na samym początku, odcinek nie zaczął się za ciekawie dla mnie, gdyż skuterek się zepsuł. Rzuciliśmy skuterek na busa, zawiozłem go do garażu, rozebrałem, wyjąłem gaźnik. Zobaczyłem, że nie ma filtra paliwa, więc od razu jeszcze wrzuciłem filtr paliwa. Gaźnik wyczyściłem, wsadziłem z powrotem. Wrzuciliśmy z koleżką lekkie rolki, 3,5 grama, bo tamte były już zajechane. Wszystko to oczywiście nagrywałem, ale doszedłem do wniosku, że nie będę tego udostępniał, tylko po prostu pokażę dla was, jak on teraz chodzi. Tak więc zabieram was na drogę. Zupełnie inny skuterek po wyczyszczeniu gaźnika i wrzuceniu tych rolek. On teraz po prostu reaguje na ten gaz. Ja mogę się ratować gazem, kiedy tylko opada. Jest Lightman normalnie. Cały czas bez gazu teraz. Yamaha Aerox jest super wyważona. Ona po prostu... Ja jadę. Jadę sobie. Wyrywam na koło i puszczam gaz i on sam mi się toczy, spójrzcie sami. O, i bez gazu. O, samym hamulcem i balansem ciała. Aż mogę, o, stanąć w miejscu. Bandzior, 50. I bez gazu. I powolutku na jednym kole. O, jakie fajne pole rzepaku. Fajny widoczek. Oj, 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 oj.
Oj. Ale tu dziury. Ogólnie mam fajny pomysł na kolejny odcinek. W sumie na dwa już. Do jednego będę potrzebował paru znajomych, żeby porobili parę ujęć z zewnątrz. Takich ciekawszych. Jakieś, nie wiem, może już powoli triki zaczną wchodzić, gdzieś jakoś rękę zacznę puszczać. To no na razie ja co, wczuwam się jazdy na jednym kole, bo dawno jeździłem. Teraz jak ten skuter po prostu reaguje na ten gaz, to jest potencjał i można będzie się fajnie bawić na nim.